witajcie w mojej kuchni. W poprzednim programie pokazałem wam, jak ugotować wodę. A dzisiaj pokażę wam, do czego można wykorzystać tą ugotowaną wodę. Otóż można ją wykorzystać do zrobienia kisielu. Kiślu? Witajcie w mojej kuchni. Poprzednio pokazałem wam, jak ugotować wodę. Dzisiaj pokażę, do czego tą wodę można wykorzystać. Otóż tą wodę można wykorzystać do zrobienia kisielu. Pokażę wam, jak robić kisiel. Jak ja robię kisiel. Otóż potrzebna mi będzie woda, pół litra wody. Potrzebny będzie cukier. Używam cukru brązowego, bo jest zdrowy. Potrzebna będzie kubek, żeby rozmieszać kisiel. I garneczek, w którym ugotujemy właśnie kisiel. Teraz tak. Bardzo ważna rzecz, żeby ten kisiel przeciąć w odpowiednim miejscu. Otóż przecinamy go w takim miejscu, w którym nie uszkodzimy zawartości, co zawartość nam się nie wysypie na zewnątrz. O, jednym zdecydowanym ruchem idziemy do końca. Do końca odpada nam końcówka, proszę bardzo, papierka. I uwaga, w środku jest zawartość. Jest kisiel. Odlewamy troszeczkę tej wody do kubeczka. To jest zimna woda. Pamiętajcie o tym, żeby to była zimna woda. I teraz zawartość tej torebki wsypujemy bardzo ostrożnie. Wsypujemy do tego kubeczka. Teraz, żeby nie tracić czasu, możemy już wstawić resztę wody do gotowania. Wstawiam resztę wody do gotowania. Ona się musi nam ugotować. Proszę bardzo. My tymczasem wracamy do naszego kisielu. Mieszamy ten proszek z wodą. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Łączą nam się te dwie substancje. Bardzo ładnie pachnie. Prawdziwymi wiśniami, bo to jest kisiel wiśniowy. Dodajemy do tego smak. Słodki smak. Tak jak się mówiłem, to jest cukru brązowego, ponieważ cukier brązowy ma jakieś tam pierwiastki substancji nieoczyszczonych. Oprócz tego, że jest to czysty węglowodan, wrzucamy to do naszego rozpuszczonego proszku i mieszamy to ze sobą razem. Dokładnie mieszamy, żeby te dwie substancje nam się ze sobą połączyły. Kisiel, mamy cukier i mamy wodę. Jesteśmy gotowi, żeby przejść do etapu ugotowania naszego kisielu. Nasza woda już jest prawie gotowa do tego, żeby wlać do niej rozpuszczony kisiel z cukrem. A właściwie jeszcze to nie jest kisiel. To jest surowiec do wyprodukowania naszego pysznego deseru. W takich ciekawostkach chciałem powiedzieć, że kisiel jest bardzo popularnym deserem wśród dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież bardzo ceni sobie kisiel, ponieważ przygotowuje się go łatwo, jest smaczny. Nie kisiel wiśniowy, tylko jest napisane o smaku wiśniowym. Bo są też kisle o smaku cytrynowym, o smaku truskawkowym i o smaku agrestowym. Można sobie przygotować kisiel o smaku, jaki się najbardziej lubi. Ja osobiście najbardziej lubię kisiel truskawkowy. Chociaż go nigdy nie jadłem, jest na bardzo smaczny. Tu mam przygotowane już 4 salaterki, 4 porcje. Każda salaterka jest wypłukana, przepłukana wodą. O, każdej można troszeczkę wody jeszcze pozyskać. Dlaczego to się robi? Dlatego wlewa się zimną wodę do salaterek, żeby ten kisiel nie przylegał. Zwróćcie uwagę, jaki to piękny widok. Mnóstwo ludzi uwielbia widok wrzącej wody. Dlatego, że może sobie z tej wody przygotować naprawdę wiele, wiele różnych smacznych napojów, smacznych potraw. Ta wrząca woda kojarzy się z czymś bezpiecznym, z czymś ciepłym, z czymś takim domowym wręcz. Jak sobie gotujemy na przykład gdzieś wodę na pikniku, na biwaku, ta woda jest czymś wręcz magicznym dla każdego podróżnika zziębniętego podróżą, zmęczonego podróżą. Woda wrze. Uwaga! Przystępujemy do najtrudniejszego momentu produkcji całego deseru. Otóż wlewamy rozpuszczony kisiel do naszego wrzątku. I teraz bardzo ważny element, bardzo ważny. W momencie jak wlewamy, mieszamy całość bardzo intensywnie, żeby nam się nie zrobiły
gluty, żeby nam się gluty nie zrobiły. Proszę, mamy piękną, aksamitną masę, którą przez jeszcze chwilę gotujemy. Ona już jest prawie gotowa. Musi stracić jeszcze posmak surowości, ponieważ mąka ziemniaczana, która jest bazą każdego kisielu, musi się troszeczkę zagotować. I ten kisiel, proszę Państwa, aż mi ślinka cieknie. Nie mogę się wyczekać, jak będę mógł wlewać. I sam moment wlewania jest bardzo też ciekawy i jestem gotowy, żeby serwować pyszny kisiel. Uwaga! Jedna porcyjka, druga porcyjka, trzecia porcyjka i czwarta porcyjka. Kolorowy krochmal jest gotowy do spożycia. Smacznego!